Cześć, witam wszystkich. Wracam do Petersona. Książeczka przeleżała chyba 2 lata na półce, bo miałem poczucie, że dużo go słucham, znam, więc jakoś tak nie chciało mi się sięgać. Ale powiem wam, że jak przeczytałem, to okazało się, że bardzo dużo nowych rzeczy, wszystko mi się to ładnie poukładało, ten petersonizm, którym się cały czas nasanczam, osłuchuję. Co ciekawe, to są te 12 zasad życia, to jest jego druga książka. Pierwsza jego książka to się nazywało Maps of Meaning, podstawy religijnych wierzeń, czy jakoś tak. I to była książka, z tego co wiem, pisana przez niego dość długo, kilkanaście lat. I to chyba jest taka pozycja, mówię chyba, bo nie miałem jej w rękach, ale słucham Petersona na temat właśnie Maps of Meaning. To jest książka taka bardziej stricte naukowa, gdzie on odwołuje się do neuronauk, science i w ogóle ogólnie do kwestii bardziej naukowych. Ta książka jest bardziej taka synkretyczna, bym powiedział. Zrobiłem sobie taki krótki zwiad po internecie, co tam piszą na temat tej książki. Oczywiście ta książka jest bardzo znana, to jest tutaj multimilion kopii bestseller, więc ludzie, którzy zajmują się rozwojem, samorozwojem, jakimiś tam nowymi trendami w psychologii i tak dalej, z reguły tą książkę znają. Często jak oglądam kogoś właśnie na YouTubach, na tle regału, to tam gdzieś stoi ten Peterson z tyłu. Są takie książeczki, które są bardzo popularne. W każdym razie widziałem, że ludzie, którzy go krytykują w internecie, mówią, a bo to taka miałka psychologia, bo miesza dziedziny, albo tam filozofuje, że chaos i porządek, a gdzie jest uzasadnienie tych tez filozoficznych, psychologicznych, gdzie są jest odniesienie do badań i tak dalej, i tak dalej. Odniesienie do badań są niejednokrotnie w przypisach. Ale zauważyłem, że właśnie ludzie, którzy są lewicowi, liberalni, no szukają sposobu, żeby go złapać za coś, żeby go skrytykować, zdyskredytować. Więc tak to chyba wygląda, że już z pewnego punktu startują, więc Peterson jest po prostu niewygodny, więc trzeba go strącić z półki. Dla mnie ta książka jest niesamowita, wyrwała mnie z kapci, zerwała mi kaszkiet. Powiem tak, z tego co pamiętam ze wstępu, ona powstała dość spontanicznie. Peterson założył, czy uczestniczył po prostu w jakichś dyskusjach na pewnej stronie internetowej, zamieszczał tam pytania, czy proponował ludziom, żeby zamieszczali istotne pytania, jeśli chodzi o życie, o istotne kwestie życiowe, o poprawę jakości ich życia i problemy życia, itd., itd. I zrobiła się tam z tego jakaś burza mózgów. Oczywiście on dawał wykłady na uniwersytecie, stawał się coraz bardziej sławny. I co? Tam zachęcony oczywiście przez swoich przyjaciół, którzy mu pomogli wydać tą książkę, w końcu to wydał. Dla mnie ta książeczka jest szczera, autentyczna. Mam wrażenie, że nie jest pisana pod publiczkę i mam wrażenie, że jej kariera, to, że stała się sławna, nie jest przypadkiem. Moim zdaniem ludzie wyczuwają szczerość, ludzie wyczuwają autentyczność i ludzie wyczuwają to, że autor, w tym wypadku właśnie Peterson, jest naprawdę, jakkolwiek trywialnie to zabrzmi, zatroskany losem jednostki, a także ludzkości. Plusem dla mnie tej książeczki jest synkretyczność, pewne łączenie różnych dziedzin wiedzy, nauki. Na przykład ta pierwsza zasada, stand up straight if your shoulders back, czyli wyprostuj się, weź cały ciężar życia, zaakceptuj, że życie jest po prostu trudne, jest cierpieniem i po prostu zacznij odważnie w to życie iść, przyjmować to życie na klatę. Moimi słowami bardzo prymitywnie streszczona ta zasada. On odwołuje się tam właśnie do tych sławnych swoich lobsterów. Są takie koszulki, naklejki, właśnie Peterson Lobster i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje, że w przyrodzie jest hierarchia wśród właśnie tych homarów. Walka o pozycję na tej skali dominacji. Od 1 do 10 tą skalę pokazuje. Co ciekawe, na przykład pokazuje, że homar, który przegrywa notorycznie walkę o teren, o samicę, dostaje jakiegoś takiego hormonalnego szoku, że żeby sobie z tym poradzić, następuje u niego rozpuszczenie mózgu,
i wytwarza się nowa jakaś struktura mózgowa po prostu, która zresetuje cały ten jego traumatyczny, całą tą jego traumatyczną historię. Peterson pisze, że u ludzi jest to niemożliwe i stąd właśnie później próba poradzenia sobie z traumami, z jakimiś trudnymi sprawami, które nas spotkały. W każdym razie, chociażby dla lewicy, czy dla liberałów, czy dla utopistów, może takich nazwijmy, bo są utopistami, już samo występowanie hierarchii w przyrodzie i pokazywanie, że także wśród ludzi następuje właśnie walka o dobra, ten kto silniejszy, kto ma większą pewność siebie, tak? Ma więcej samic, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc już pokazanie, czy większy wybór tych samic, już pokazanie tego powoduje, że no po prostu nie można tak mówić, no bo wiemy, a może nie wiemy, ja wiem, że jednym z takich dogmatów utopistów, materialistów, liberałów i lewicowców jest po prostu brak jakiejkolwiek hierarchii. Tak? Wszelka hierarchia jest stanowiona przez jakieś tam grupy, które później uciskają inne grupy. No Peterson pokazuje, że jest to rzecz naturalna. Tak, więc odwołuje się do biologii, do świata zwierzęcego, do neuronauk. Ta książka też, właśnie pretensje mają ludzie, że to jest nienaukowe, czy tam jakieś tam za mało naukowe, czy no to nie jest podręcznik psychologii. Tak? Ta książka ma też bardzo duży, osobisty wymiar. On odwołuje się często do swojego doświadczenia, z imienia wymienia swoją żonę, swoją córkę, swojego syna. Często pisze właśnie o procesie wychowawczym, o psychologii rozwojowej. Odwołuje się do swojego doświadczenia ze swoimi dziećmi. Jego córka w wieku młodzieńczym zachorowała na jakieś tam, nie wiem, dysplazję czy coś z biodrami, że miała wymieniane po prostu biodro w wieku 20 lat i coś tam chyba jeszcze, więc bardzo dużo cierpienia pod wpływem tych opiatów nie unieszkodliwiła, tylko odporniła się na środki przeciwbólowe, więc on tam dużo pisze też o swoich jakichś doświadczeniach, zmaganiach z chorobą dziecka, tak dalej, tak dalej. Odwołuje się często też do swojego doświadczenia małżeńskiego. Pochodzi w ogóle z miejscowości Fairview, to jest stan Alberta, to jest północ Kanada. Do najbliższego miasta jest tam chyba Edmonton, to jest chyba to miasto 700 km, więc on w takim środowisku wyrósł. Minus 40 w zimę, prawda, noce polarne chyba już, tak? Dym z komina leci w dół, twardzi faceci, prawda, nic do roboty, ostre picie, imprezowanie, jacyś tam drwale, pracownicy platform wiertniczych, więc taki ma kontekst. Później tam się przeniósł do Toronto, czy gdzieś zrobił tą karierę uniwersytecką, ale na przykład opisuje bardzo dużo przypadków swoich kumpli, którzy po prostu no, nie wykorzystali jakichś życiowych szans, się tam zapili, popełnili samobójstwo, czy generalnie ich życie skończyło się jakąś inną formą tragedii. Kurczę, za dużo gadania. W każdym razie, dużo doświadczenia osobistego, dużo doświadczenia czerpanego z gabinetu, ponieważ teraz już on nie pracuje jako psycholog kliniczny, zdaje się. Zresztą praktykę zawiesił, czy skończył. Z uniwerku go tam chyba wyprosili, bo jest na emeryturze. Więc przeniósł się jakby całkowicie już na swoje w internecie spotkania, książki i tak dalej. Nie jest już chyba podczepiony pod ten uniwersytet. W każdym razie bardzo dużo też kwestii bierze doświadczeń, problemów ludzkich, porad z gabinetu. I naprawdę pracował z ludźmi, którzy charakteryzowali się jakimś takim skrajną formą psychopatologii, braku empatii. Z psychopatami po prostu. Na przykład mówił, że pracował z jakimś człowiekiem, który miał zerowy w ogóle jakiś poziom możliwości negacji tego, co mówi, zerową empatię i podobno zdarzyło się, że powiedział do kogoś, że będę twoim najgorszym koszmarem. I Peterson mówi, że ten człowiek dosłownie mówił, dosłownie myślał o tym, o czym mówi. Więc dużo jakichś ludzi właśnie kompletnie rozwalonych życiowo, neurotycznych kobiet, młodzieńców, którzy przegapili młodość i cały czas tkwią w piwnicy u rodziców. I tak jak mówię, no, doświadczenie swoje, doświadczenie kliniczne, ale mnie, jako filozofa, prawda, bardzo tutaj zainteresował ten jego taki background taki filozoficzno-egzystencjalno-psychologiczny, ja bym to nazwał taką... On próbuje w pewien sposób stworzyć, czy opisać świat, nie stworzyć świat, opisać świat używając pewnych, można powiedzieć, już jakichś ontologicznych, metafizycznych kategorii,
mówi właśnie, że człowiek jako ta świadomość, która też do końca siebie nie zna, ciągle jest w tym procesie stawania się, oscyluje między chaosem a porządkiem. I całe jakby wyzwanie życiowe jest takie, żeby wprowadzać jak najwięcej porządku w skali ogólnej, ale także indywidualnej, a jakby niwelować chaos, aczkolwiek też wspomina, wydaje mi się, że to chodzi o już kwestie bardziej stricte polityczne, ustrojowe, że za dużo porządku też może prowadzić do totalitaryzmu, czy jakiejś kontroli zarządzania z zewnątrz. O to chyba chodzi. Nie wiem, może jak ktoś jest lepszy, może jak ktoś tam się wczytał, wsłuchał, to inaczej interpretuje. W każdym razie pokazuje, że człowiek właśnie oscyluje między chaosem a porządkiem, że żyje wobec czegoś większego. On to nazywa being, czyli byt, bycie. Czasem nazywa to bezpośrednio Bogiem. Odwołuje się do chrześcijaństwa, do innych religii, do taoizmu, często do tej figury yin-yang, do starożytnej filozofii, do postaci Sokratesa, też jako tego, który właśnie był w stanie poświęcić. To było w rozdziale bardzo ciekawym Pursue what is meaningful and not what is expedient, czyli podążaj za tym, co ma znaczenie, głębokie znaczenie, a nie za tym, co jest bezpośrednio korzystne, przyjemne, dostępne, doraźne jakieś. Tak chyba się tłumaczy expedient. Powoływał się na postać, przepraszam, Sokratesa, który właśnie był w stanie dobrowolnie zrezygnować z życia w imię prawdy. Jego analizy postaci Chrystusa też są bardzo ciekawe. Nie wiem, czy są do końca ortodoksyjne, ale pokazuje właśnie ideał Chrystusa jako najwyższy możliwy do wyobrażenia, gdzie byt całkowicie, już mówię swoimi słowami, czysty, nie ponoszący winy, bierze największą odpowiedzialność, jaką może za innych, i właśnie też ponosi śmierć krzyżową, nie sięgając po to, nie uciekając w to, co doraźnie by załatwiło, prawda? Nie wiem, tutaj mi się kojarzą pokusy na pustyni diabelskiej, które by doraźnie załatwiły jakieś tam problemy tego świata. Więc wracam do tego. To, co jest jego zasługą, to jest naprowadzanie ludzi zachodu, szczególnie gdzie ten nasz zbiorowa umysłowość jest sekularyzowana i generalnie bardzo wiele osób ma bardzo płytkie rozumienie religii, bardzo niechętnie podchodzi do religii. On podprowadza pod te kategorie religijne. Jest jego świetna seria na YouTubie prelekcji, lekcji, wykładów biblijnych, gdzie on analizuje te historie ze Starego Testamentu. Stworzenie świata, Abraham, który wychodzi, nie wiedząc dokąd idzie, powołanie Abrahama, Noe i powódź, Kain, Abel. Więc on pokazuje pewne historie biblijne w sposób psychologiczny, pewne mechanizmy, które istnieją w świecie, w człowieku. Pokazuje, że to nie jest takie głupie. Często odwołuje się do mitów. Odwołuje się to oczywiście na Junga, na pewne stereotypy, na pewne historie, które są właśnie dorobkiem naszej cywilizacji. Więc jak on pokazuje też, cała umiejętność, potrzeba narracji, mówienia, pokazywania historii, opisywania świata za pomocą pewnej właśnie historii, gdzie jest jakiś problem, jest jakiś bohater, trzeba kształtować charakter. Mierzysz się ze swoją słabością, uciekasz od odpowiedzialności, później musisz wracać, brać odpowiedzialność, ratować, prawda, kogoś. Genialna jego analiza jest właśnie z cyklu Maps of Meaning. Maps of Meaning w internecie, gdzie on analizuje film Disneya Pinokio. Tymi swoimi kategoriami, prawda, jako dorastanie, ucieczka od odpowiedzialności, wyspa wiecznych przyjemności, jakieś tam te złe postacie go próbują zwieść z dobrej drogi i tak dalej, nurkowanie, ratowanie, Geppetto i tak dalej. Więc facet ma niesamowitą zdolność w ogóle jakiejś takiej analizy, narracji, opisywania, wyciągania pewnych wątków, łączenia. Więc bardzo mi się to podoba. Kwestia kolejna, chyba główna, która mi jakoś tak we mnie gra, to, że on pokazuje niezbywalność zła. Że zło jest wszędzie, prawda? W tym ogrodzie Eden to zło też było. I całym jakby wysiłkiem człowieka powinno być niwelowanie zła, stwarzanie takich warunków życia w skali indywidualnej, jak i ogólnej, żeby ten wąż nie miał się czym żywić, prawda? A żeby on wprost pisze, żeby więcej wprowadzać raju na ziemi, a niwelować piekło. Genialne są jego analizy właśnie psychologii diabła, szatana można powiedzieć, na podstawie raju utraconego, Fausta Goethego,
Także tam analizuję oczywiście te wszystkie mechanizmy dobra, zła tych bohaterów Dostojewskiego, Księga do Niczego i pokazuje pewien mechanizm powstawania zła. Te postaci też tych seryjnych morderców, samobójców jakichś, którzy nie wysadzili szkoły, a później się wysadzili. Pokazuje pewien mechanizm człowieku, że człowiek narażony na właśnie traumę, na jakiś brak miłości, na swoje błędy, grzechy, zaniedbania, doznaje pewnej szkody, pewnych urazów, traum, zamyka się, zaczyna żyć właśnie w resentymencie, w zazdrości, w nienawiści do świata. To wręcz on mówi, że to w wersji ostatecznej to jest taka nienawiść diabelska w stosunku nawet nie do ludzi, nie do człowieka konkretnego, tylko do being, do bycia, do Boga. Tak? Czyli pokazuje, że na tym właśnie takim pierwszym levelu możesz się zamknąć w swoim właśnie świecie, skurczyć się jakby egzystencjalnie i zaczynasz mścić się na świecie, komentować go, nienawidzić, zazdrościć. Pokazuje też te przykłady tych swoich kumpli, którzy się zapili, którzy popełnili samobójstwo. Więc pokazuje pewną taką spiralę piekielną, że tutaj nie ma końca. Nazywa to zresztą tak dosłownie spiralą. I pokazuje, że punktem jakby ostatecznym jest, ostatecznym, czy takim ostatecznym na Ziemi, to jest właśnie zemsta na ludziach, zemsta na powodowanie cierpienia dla cierpienia, a nawet właśnie pozbawienia siebie życia. Bo też zemsta na byciu, na stworzeniu, czyli taka ideologia, po prostu psychologia diabelska. Wskazuje też na to, że jakby ta rozumność, ta logika diabelska wbija go po prostu w pychę. I człowiekowi też to grozi. U niego kategoria piekła to nie jest kategoria tylko religijna, ale on pokazuje, że można stworzyć piekło na ziemi. Interesowała go zawsze też pewna psychologia totalitaryzmów. Bardzo często powołuje się na archipelag Gułag Sołżenicyna. Więc pokazuje, że pewne w zasadzie na przykład tam któreś dziesiątej czy któreś tell the truth or at least don't lie, czyli mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Pokazuje, że pewne totalitaryzmy powstawały, ponieważ zwykli ludzie przymykali oczy, nie mówili prawdy, nie przeciwstawiali się, bali się o pracę, nie chcieli się wychylać, a może to jakoś będzie, a co ja będę? I pokazuje, że w ten sposób powstaje pewna siatka po prostu diabelska, pewna struktura totalitaryzmu, która kończy się tym, czym się skończyły totalitaryzmy w XX wieku. Więc pokazuje właśnie, że w tej zasadzie przeskoczyłem płynnie do innej zasady zupełnie, że jakby kłamanie, niemówienie prawdy powoduje to, że nieprawda wypływa na wierzch i kształtuje naszą rzeczywistość, także w życiu indywidualnym. Więc kwestia zła. Genialne są też jego analizy dzieci właśnie, jak obserwacje na placu zabaw, że dziecko jest zdolne na przykład złośliwie, specjalnie nadepnąć na rękę innego dziecka, żeby spadło z drabinki. I mówi, że największym egoistą, największym w sumie człowiekiem, który może nie złym, ale egoistą, jakimś agresywnym typem jest dwulatek, który gryzie, kopie, kradnie i generalnie empatię ma zerową. I mówi, że jeżeli człowiek się nie socjalizuje tam do czwartego czy któregoś roku życia, to będzie tylko gorzej, wskazuje znowu na jakichś tam psychopatów, seryjnych morderców i tak dalej. I bezpośrednio, kiedyś o tym mówiłem na którymś z filmików, na czym bazuje lewica, marksizm, prawda, czy utopizm, na tym, że na oświeceniowym micie, że człowiek jest z natury dobry. A tam jakieś nierówności społeczne, gospodarcze powodują, że jest nierówność, jak się tego pozbędziemy, wszystko wyrównamy, to wszystko wróci do normy. Peterson mówi wprost, że w każdym z nas, on jest właśnie przyjęty totalitaryzmem, historią XX wieku, nazizmem, komunizmem, więc mówi, że w ogóle człowiek wykształcony nie może popierać w żadnej formie komunizmu. Więc mówi, że w każdym z nas drzemie potencjał do zła i przy sprzyjających okolicznościach każdy z nas potencjalnie przynajmniej mógł być kapo w obozie. Więc on, tak jak w tym filmie Wodzirej, prawda, odwraca kamerę do siebie. To jest bardzo cenne. To jest taki dla mnie rachunek sumienia. Tak, świat jest zły, tak, są nierówności, tak, są powodzie, choroby, wypadki, tak, spotkało cię coś, ale generalnie zrób odwrót tej kamery, zobacz, co ty pieprzysz za przeproszeniem, gdzie ty się pławisz w resentymencie, w zazdrości, w jakimś, nie wiem, w samousprawiedliwianiu, tak? On też mówi, że nie zamiataj rzeczy pod dywan, nie trzymaj tego we mgle, w następnej książce będzie to rozwijał, Beyond the Order, ponieważ ten dragon, ten smok rośnie.
to, co niechciane, ukrywane, z czym się nie chcesz skonfrontować, ze swoimi jakimiś ciemnymi stronami, to będzie rosło, narastało i kiedyś ten smok po prostu będzie większy. Więc jest to takie wezwanie do pracy nad sobą, przy jednoczesnej świadomości, że zło z tego świata nie zostanie wyrugowane. Tam wprost pisze po buddyjsku, życie jest cierpieniem i to jest dogmat. Tak? Życie jest cierpieniem, ale nie chodzi o to, żeby usiąść i na tym poprzestać, ale żeby właśnie wziąć za to życie odpowiedzialność, taką, jaką jesteśmy w stanie jako indywidua wziąć. I to kolejna kategoria. On mówi, że na sali, jak siedzą, bardzo dużo młodych mężczyzn przychodzi na tą salę, jak on o tym mówi, to publika milknie. Jak mówi o odpowiedzialności właśnie, że mimo tego, prawda, wszystkiego, co cię spotkało, bla, 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 i ty miałeś takich rodziców, takie warunki, weź największą odpowiedzialność, jaką jesteś w stanie wziąć i iść na górę, prawda? Więc wezwanie do odpowiedzialności, czego utopiści też nie lubią. I dlatego go po prostu nie lubią. A to w ludziach młodych, szczególnie facetach żyjących w tym świecie, kiedy się im proponuje właśnie jak najmniej odpowiedzialności, moim zdaniem rezonuje po prostu. Dlatego na początku wspomniałem, że ta książka jest szczera, ta książka jest autentyczna i to ludzie widzą po prostu. Więc jakby uważam, że jest to w pewnym sensie, może nawet nie w pewnym, self-made man po prostu. Tak uważam. Dla mnie to jest naprawdę wyrwanie strzewików. Na pewno do niej wrócę, na pewno sobie będę czytał wyrywkowo rozdzieliki, wycisnę jak cytrynkę. On ma też takie fajne, chwytliwe, takie swoje właśnie skróty. Więc sobie tam powypisuję i przejdę płynnie do Beyond the Order, czyli następne zasady życiowe, czy jak on tam to opisał, ponieważ w sposób naturalny jakby tych zasad więcej mu wyszło, więc opublikował ostatnio kolejną część, drugą część. Więc to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie chcę zagadać znowu pół godziny, ale tak jak mówię, odpowiedzialność, potrzeba zmierzenia się właściwie ze swoim. On mówi nawet, no posprzątaj swój pokój, zanim będziesz krytykował świat. I mówi, że przychodzi do niego jakiś pacjent z depresją, który ma 30 parę lat, a żyje jak 12-latek w piwnicy z mamą. I ma bajzel wszędzie, życie nieogarnięte. No to jak tu można mówić o życiu szczęśliwym? On mówi, no a kiedy posprzątałeś swój pokój ostatnio? On mówi, mama mi sprząta, za parę miesięcy temu sprzątała. A on mówi, weź odkurzacz, posprzątaj. Facet wziął odkurzacz, miesiąc odkurzacz stał pod drzwiami pod kątem 45 stopni. On przez niego przechodził. Peterson mówi, że czasami ludzie są w takiej po prostu jakiejś inercji, czy w jakimś takim rozpadzie, że nie są w stanie ogarnąć jakichś takich drobnych rzeczy. I on mówi o przycinaniu po prostu zadań do jak najmniejszych możliwych do spełnienia na etapie, na którym dany człowiek jest. No. To mówi, weź posprzątaj, na pewno masz szufladę ze skarpetkami, albo pół. To jest twoje zadanie na tydzień. No bo on mówił wielokrotnie, pracuje z pacjentami, którzy po prostu mają taką depresję, że nie są w stanie wstać z łóżka. Więc spektrum osób, z którymi on się spotykał, z którym pracował, jest naprawdę duży. Więc to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Zwracam właśnie uwagę na tą warstwę filozoficzną, religijną. On współpracuje, robi wywiady z takim kanadyjskim malarzem, tak? Malarzem czy pisarzem ikon prawosławnym. O francuskim nazwisko Peugeot, czy tam jakiś Pagéau się pisze, Jonathan Pagéau. I ten Peugeot czy Pagéau, nie wiem, nie znam francuskiego, mówił, że ludzie często pod wpływem słuchania Petersona nawracają się, czy przynajmniej o tym myślą, na prawosławie. I co ciekawe, no bo Peterson raczej pochodzi ze świata zachodniego, chrześcijańskiego, ale prawdopodobnie mocno sprotestantyzowanego. A tutaj ludzie na prawosławie, więc jakby no dla mnie jest to w pewnym sensie i myślałem długo nad tym, ale biorę odpowiedzialność za te słowa. Dla mnie to jest ten kamień, który właśnie będzie wołał. Tak jak prorocy milczą, prorok milczy, kamienie wołać będą. I on opisuje po prostu sytuację człowieka w tym świecie. W pewnym sensie nierozwiązywalną, zło jest niezbywalne, ale opisuje, pokazuje, wskazuje na te kwestie właśnie dawne historie, religie, na filozofię starożytną, też tam właśnie mówią o Sokratesie, pokazuje po prostu ludziom te dla ludzi, nie wiem, ustawionych, utwierdzonych w wierze klasycznych, w ogóle bez problemów, to w ogóle mógłby nie istnieć. Ale uważam, że pokazuje te wszystkie rzeczy w nowy sposób, nowym językiem.
i dodatkowo ta szczerość płynąca z serducha. Bo to jest takie życiopisanie, takie krwią po prostu, no moim zdaniem. No, takie z serducha. Co w głowie, co w serduchu, to jest wywalane. No. Więc on pokazuje właśnie ludziom współczesnym, sekularyzowanym, zagubionym, żyjącym w tak pięknym, zasobnym świecie, te stare prawdy o człowieku, o świecie i o Bogu, prawda? Mówi otwarcie o Bogu. No. Więc ja uważam, że to jest jego zasługa, to jest jego wielki plus jego twórczości. I na pewno tą książkę, po tą książkę sięgną ci, coś tam będzie im pewnie rezonować, którzy mają jakiś problem, czegoś w życiu nie ogarniają, gdzieś się zatarły tryby. Tryby się zacierają często wokół 40 właśnie. I zaczyna człowiek widzieć, że coś tu nie tego nie działa, coś jest nie tak, prawda? I ci, którzy są skłonni przyjąć pewne szersze horyzonty. To znaczy, to nie jest książka taka, zrób to, 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 12 tych, wstawaj rano, jedz dobrze, nie wiem, i uprawiaj autoafirmację, czy to będzie tak. Nie, on pokazuje generalnie, że człowieku, jeśli dążysz do szczęścia, szczęście jest niedefiniowalne, często nawet nie wiesz, czego chcesz, a nawet jeśli wiesz, czego chcesz, to nie doprowadzi do szczęścia. I on mówi, nie idą za szczęściem, nie za tym właśnie, to jest ekspedient. Za tym, co jest, co ma sens, co ma znaczenie, za odpowiedzialnością, za wyzwaniem, za prawdomównością. Znaczy, taki, no można powiedzieć, starożytny ideał stoicki, chrześcijański ideał świętości. Więc ci, którzy oczekują jakichś takich mini rozwiązań, które mają, tych takich tabletek, które mają wyleczyć ich z problemików i pomóc im żyć szczęśliwie tu i teraz, to mogą to, tego nie zrozumieć, nie ogarnąć albo odrzucić. A ci, którzy są skłonni właśnie przyjąć te petersonowskie rady, patrz szerzej, żyjesz w kontekście właśnie czegoś większego. Mierzysz za nisko. Aim up, on mówi, prawda? Aim up, man. Mierz w górę cały czas. No, to są trudne prawdy, to są twarde prawdy, ale tak jak mówię, no, wiele ludzi się po prostu budzi, wiele ludzi widzi w nim coś, czego nie widzi w innych, nie wiem, nurtach i innych postaciach. No, ja też to widzę. Więc chyba tyle, bo można by gadać i gadać, ale polecam Petersona, 12 zasad. I tak jak mówiłem, płynnie przejdę, pewnie za jakiś czas muszę sobie kupić Beyond the Order. I tyle. Więc tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!